Młody człowiek, który planuje i wybiera swoją przyszłą drogę życiową i zawód, powinien mieć świadomość, jakie zawody są dla niego niepożądane, niebezpieczne bądź takie, które w przyszłości nie będzie mógł uprawiać, wykonywać. Astmatyk, człowiek, który jest uczulony na przykład roztocza kurzu domowego, powinien być bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o wykonywanie takich zawodów jak stolarz, jak piekarz, jak osoba sprzątająca, osoba, która jest uczulona na przykład na pyły drzewne, nie powinna pracować w stolarni, osoba, która jest uczulona na mąkę, powinna być bardzo ostrożna, jeśli chodzi o zawód typu piekarz, czy ciastkarz, czy osoba pracująca w gastronomii. Należy również pamiętać o takich sytuacjach, że osoby uczulone na środki chemiczne, związki chemiczne, jak zwłaszcza lakiery, pył gumowy, powinny unikać zawodów typu na przykład pracujący w zakładach oponiarskich, fryzjerki, które powinny unikać kontaktu właśnie z lakierami, z gazami, z pyłami, parami, wydzielającymi się podczas wykonywania trwałej ondulacji na przykład. Warto też pamiętać, że osoby wybierające zawód, a będące astmatykami z astmą typowo wysiłkową, nie powinny być na przykład trenerami, trenerkami fitness, powinny unikać zawodów wymagających szybkiego poruszania się, przemieszczania się, zwłaszcza w zimnym powietrzu, zmiany temperatury otoczenia. Istnieje szeroka grupa osób chorych na astmę, które jednocześnie są uczulone na sierści zwierząt, stąd też powinny one pamiętać, aby unikać przy wyborze swojej przyszłej drogi życiowej zawodów, które bezpośrednio są związane z kontaktem z takimi zwierzętami, na przykład zawód weterynarza, który na co dzień ma kontakt z sierścią psów, kotów, czy też innych zwierząt. Osoby, które chorują na astmę odskrzelową, powinny unikać takich zawodów, które są dla nich wybitnie niebezpieczne i ryzykowne. Jednym z takich jest praca w zakładach przemysłowych, chemicznych, produkujących środki czystości, a zwłaszcza proszki do prania, ze względu na obecność licznej grupy enzymów w tych wyrobach. Należy również pamiętać, aby osoby chorujące na astmę unikały pracy w laboratoriach, które zajmują się hodowlą zwierząt laboratoryjnych typu myszy czy szczury, gdyż bardzo często mogą się one uczulić nawet w trakcie pracy na wydaliny bądź wydzieliny tych zwierząt. Dotyczy to zwłaszcza moczu szczurów.